słuchaliśmy i słyszeliśmy, jaki to bardzo trudny rok, jak to finansowo wszystko państwu się nie składa, przede wszystkim, krótko mówiąc, jaki to bardzo trudny finansowy rok. Ja tak zasięgnąłem trochę informacji finansowych o takich kwestiach właśnie dochodów, chociażby z PIT-u. Może pan mnie poprawi, panie skarbniku, ale na przykład w 2019 roku, pomimo tego wielokrotnie przez państwa krytykowanych sytuacji przez ustawodawcę, przez rząd, zwolnienia młodych ludzi do 26 roku z podatku, obniżeń podatku, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, czy podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, to wszystko było przez państwa krytykowane, no szczególnie ci młodzi ludzie do 26 roku, a twarde dane mówią, że w tamtym roku przychody z PIT-u, mało tego, że się nie skurczyły, ale jeszcze wielokrotnie się zwiększyły, proszę państwa, na 2314 gmin, jedynie w 60 przypadkach dochody z PIT-u spadły. A wszystkie miasta na prawach powiatu odnotowały wzrost dochodów z PIT-u. No tego ja od państwa nie usłyszałem. Mało tego, panie prezydencie, panie skarbniku, jest taki ciekawy portal branżowy Business Insider i tam być może, nie wiem, panie skarbniku, może to jakaś fantasmagoria, no ale ja się opieram tylko na tych danych, które przeczytałem w portalu branżowym. Proszę państwa, jesteśmy na piątym miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o procentowy wzrost przychodu z PIT-u. Per capita. Na piątym miejscu w Polsce. Czy państwo słyszeli coś takiego, czy o czymś takim w 2019 roku, albo teraz? Nie, państwo nie. Cały czas jesteście karmieni informacjami, że jest bardzo trudno, że jest źle, że jest tragicznie, żyć albo umierać i tego typu takie historie. Wracając do, panie prezydencie, do historii, to ja przypominam sobie w minionej kadencji, a w ogóle to jeszcze inaczej, w ogóle to jakby pan mi pożyczył z tego słowa z tego filmu, to ja bym te słowa chętnie wypowiedział do pana teraz. Bo te oddają idealnie, w tej chwili idealnie mój stosunek do tego co pan chce w tej chwili zrobić. To fenomenalne jakieś przewidywanie, bo to jakby pan mówił o dzisiejszej sytuacji, tylko z drugiej strony jakby pan mówił po prostu. Natomiast wracając do tej chwilkę do tej historii, to przypominam, że to ta krytyka z pana strony, to nawet powiem krytykanstwo, było tak wszechobecne, bo przypominam sobie taką historię finansową, że zamienialiśmy jeden instrument finansowy na drugi instrument finansowy, kredyt na obligacje. Ten drugi finansowy instrument był o wiele bardziej elastyczny, o wiele bardziej tańszy w obsłudze.